Jezus! Dzień dobry wszystkim, ja jestem Oczytana, czyli Iga. Dzisiaj zapraszam Was na drugi odcinek z serii o serii książek autorstwa Katarzyny Pakosińskiej Malina. Malina jest dziewczynką, teraz 11-latką, która mieszka w Milanówku i znalazła magiczne szmaragdełko w pierwszej części. W tej części, jak widzicie, spotyka się ze swoją kuzynką, której ulubione słowa to luzik, arbuzik, śmieszne. W tej części przenosi się w czasie do czasów II wojny światowej i to początku, kiedy rodzi się jej babcia. I w tym oto czasie przenosi się przez przypadek ze swoim kuzynem. Kuzyn bardzo jest sprzedny, ponieważ... Przepraszam, nie powinnam tego mówić. Przecież wy jeszcze nie przeczytaliście prawdopodobnie książki. A więc zapraszam do przeczytania tego. Jest to książka bardzo pobudzająca wyobraźnię, bardzo śmieszna, zabawna. I o tym wam chyba nie wspominałam w pierwszej części, ale zawsze na końcu książki. Tutaj akurat nie wyszło mi. Może przyniosę wam pierwszą, poczekajcie. O, już mam. Ups. To jest pierwsza część, gdybyście nie wiedzieli. Super książka. I w całej książce, po wszystkich rozdziałach są rozsypane słowa. Litery, które razem tworzą jedno zdanie, bądź też sformułowanie lub wyraz, które śmieszy Malinę, bądź też ją interesuje. Na przykład w tej oto książce słowo, które bardzo śmieszy Malinę, to glebogryzarka. Bardzo fajna książka, ta również. Ja jeszcze nie mam pomysłu. Za tydzień na pewno będzie trzecia książka z tej serii, ale powiedzcie mi proszę, co mam wrzucić za 2 tygodnie, bo nawet nie mam pomysłu, więc piszcie w komentarzach, a do tego czasu pa!